Kłodzka chata, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, przyjmuje już zamówienia na świąteczne dania. Specjalne formularze udostępnione na stoisku mięsnym ułatwią to zadanie. Zdrowe, lokalne, wręcz domowe jedzenie, takie pyszności tylko w ofercie Kłodzkiej chaty. Chciałam pokazać Państwu, jak można w inny sposób przygotowywać szyneczki. Wiadomo, że święta się zbliżają szybkimi krokami, a czasu też mamy niewiele, bo sprzątanie, gotowanie, więc chciałam Państwa zachęcić do upieczenia na przykład szyneczki z boczkiem i z goździkami. Szyneczkę macerujemy oczywiście w solance, przyprawami z listkiem bobkowym i zielem angielskim. Oczywiście tu nie ma żadnych konserwantów, jest tylko i wyłącznie solanka. No, szyneczka niestety musi troszeczkę pobyć w tej solance z 5 dni. Następnie będziemy robić macerowanie szynki, więc będziemy musieli wziąć ze sobą troszeczkę oleju, troszeczkę gałki muszkatułowej, troszeczkę mielonych goździków. Niestety to muszą być mielone goździki. Później możemy tak samo używać goździki, wbijając do tych, ale ja goździki zmieliłam, żeby po prostu mieć łatwiej zamacerować tą szyneczkę. Oczywiście to wszystko mieszamy. Szyneczka musi być z jednej i z drugiej strony obmacerowana. O, widzicie, jak się, jaki zapach, jak się wydobywa ładny zapach właśnie z tymi goździkami, z tą gałeczką muszkatułową. Piękny zapach. I to tak naprawdę to by można było, żeby to troszeczkę przynajmniej z godzinkę czasu sobie w tej marynacie poleżało. Bierzemy sobie folię. Do tego mamy przyszykowany boczek. Ja już ten boczek pokroiłam tu w plasterki, żeby było szybciej. Układamy na folii te plasterki boczku. Teraz kładziemy właśnie tą namacerowaną. Jaki piękny zapach. Szkoda, że Państwo to nie czują, ale ja to akurat ten zapach się tak ładnie roznosi. Zawijamy to w folię. O. Robimy sobie takie kokardeczki i w taki sposób przygotowaną szyneczkę wkładamy do piekarnika. Oczywiście pieczemy ją w 150-160 stopniach, tak godzinę, godzinę 20. Ta szyneczka musi leżeć i piec się właśnie w piecu. Po upieczeniu tej naszej szyneczki, ona już tak właśnie wygląda, możemy ściągnąć już folię. Jest ona jeszcze bardzo gorąca. Chciałam Państwu pokazać, jak właśnie wygląda szyneczka nasza po upieczeniu z boczkiem, z goździkami, z gałką muszkatułową. Także ten smaczek, och, jaki dobry, jak się właśnie wytwarza taka woń piękna z tych goździków, z tej gałki muszkatułowej. Także tak wygląda nasza szyneczka. Zapraszamy na świąteczne zakupy do Kłodzkiej chaty.